To jest dziad, rzekomy przywódca mafii wołomińskiej. A to jest willa dziada, którą dostał za długi. Dziś zabierzemy cię na wyprawę do pałacu pełnego przepychu. Pałacu, który ma bezpośredni związek z polskim półświatkiem przestępczym. Ogromny dom położony w bardzo atrakcyjnej okolicy stoi od lat i wygląda, jakby nikt się nim nie interesował. Ale czy na pewno? Wejdźmy do środka i przekonajmy się, jak mieszkali polscy gangsterzy w latach ich świetności. Proszę bardzo, drzwi otwarte. Zabieramy do siebie. Ty, ale tutaj coś jeszcze leży, dobra. To jest książka telefoniczna. Tak? No tak mi się wydaje. No książka telefoniczna. Oczywiście. Po prawej stronie tu są numery telefonów. No. Ale są tak przemęczone i zniszczone, że... Ty, ale patrz co on tutaj miał. Winogrono. Są winogrono. Ale to jakie? Ono będzie niedługo będzie dobre. Będzie można jeść. Można wino robić. W wiadomym celu rosło. Zobacz tutaj. Talerz. To już nawet chyba nie do telewizji, tylko do namierzania. Zobaczcie, niby antena satelitarna, ale jakaś mega wielka, więc... Jeżeli ktoś z was ma pomysł, co to mogło być, to dajcie znać. Tutaj mamy chyba salon. Widzę, że miał kominek. Nawet zwróćcie uwagę na te zdobienia tutaj na ścianach. Popatrzcie. Zobacz, od razu z korytarza wchodzisz do salonu. No. A tu jest balkon jeszcze jeden z tej strony. Jeszcze plany budynków są. Są plany budynków? No masz tutaj, tylko ciekawe jest ten, czy to jest ten budynek. I po rosyjsku. Ale zobacz, jak one są ładnie zachowane, jeszcze są ofoliowane. No. Umiesz coś przeczytać? Proszę, 168 metrów kwadratowych. Tylko pytanie, czy to rzeczywiście plan tego budynku, bo to jest... No dobra, a po prawo co jest napisane? Stieni 1 metr z betonu. Tutaj jeszcze widać wentylację od kominka, bo po drugiej stronie znajduje się taki duży kominek. Tam po moje lewo mamy wyjście do ogródka. Tutaj sądząc po kafelkach i wszystkim co jest, to właśnie była jakaś kuchnia, ale widać, że to nie była mała kuchnia, bo ja mam szczerze, że gdyby mnie było stać, z wielką chęcią w takim miejscu kupiłbym sobie taką willę. Mówiąc o domu dziada, oczywiście wiemy, że ta willa należała do niego, ale nie była jego domem rodzinnym. Henryk Niewiadomski, pseudonim dziad, przeprowadził się z warszawskiej Pragi do podwarszawski Ząbek, kiedy dorobił się pierwszych pieniędzy i nie miał zamiaru się stamtąd przeprowadzać. Tam miał swoje gołębie, tam miał swój dom rodziny, tam i swoje interesy, tam czuł się dobrze. Przejął ten pałac. Jak sam powiedział, za legalne długi, tylko nie do końca chciał powiedzieć od kogo i w jaki sposób je przejął. Tak jak Łukasz przed chwilą wspominał o dziadzie, on uwielbiał gołębie. Był generalnie znawcą gołębi i hodował je. I tutaj gdzieś dookoła nie widzimy żadnego gołębnika, więc generalnie on był takim człowiekiem, żeby nie mógł wytrzymać bez tych ptaków. Więc raczej wątpię, żeby on tutaj spędzał jakieś dłuższe chwile. No ale zobaczcie na to pomieszczenie, jakie tu są piękne zdobienia. To nie jest, zauważcie, że ta willa nie jest młoda, natomiast jest zrobiona naprawdę, naprawdę na bogato. W ogóle cała ta willa jest w formie pałacu. Łazienka iście królewska jak na lata 90, nawet kafelki w dobrym stanie. Tylko cały czas mówiąc, że to jest willa dziada, oczywiście ta willa należała do niego, ale widać, że może nie tyle co w stanie surowym, bo oczywiście wszystkie zdobienia, wszystko jest powykończone, ale ciężko stwierdzić, że kiedykolwiek ktoś tutaj mieszkał. Raczej ta willa przechodziła z rąk do rąk w pewnym momencie. Dobra, powiedzmy, że jest. Nie zobaczę, tam masz nawet podłączenie pod telefon, widzisz? Mhm. Tylko pod taki analogowy telefon. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta, drodzy widzowie, jak mieliście takie modemy. A DSL one się nazywały takie telekomunikacyjne. Tak, nabywały się z internetem i nie mogłeś się dodzwonić nigdzie w międzyczasie. Albo jak tak ty zadzwonił, to się wyrywał, internet się urywał. No. Ale te drewniane okna są fenomenalne, zobacz jak to działa. Taki stary styl. Jeszcze działa? No, ciężko, ale działają. Najważniejsze kable wyrwane.
jak widać wszędzie. I zobaczcie na zdobienie sufitu. Też niebanalne. Bardzo ładne. Tutaj mamy przejście dalej, takie główne wejście. Tutaj była seria jakaś, ale to też ta była seria od razu się przypomina lata 90, że tutaj lustro i była seria oczywiście na przedpokój. Myślałem, że tutaj były dwa lustra, wiesz? I tutaj miałeś wejście, bo takie tylne wejście. Jakieś wyjście na ogródek, no. Do Narni. Mam się u mnie tyle wrażenie, że chodzi po mnie pająk. ale dwie łazienki musiał mieć, bo w pierwszym pokoju też był sedosik. Mhm. Ale zobaczcie, że po tych stajach ty znowu chodzisz po kafelkach. Tak, tak. Tutaj... Właśnie to tak dziwnie jest zrobione. Może... Teraz jest jakby tak się wszystko zmienia, to nie? Tylko ale... zobaczcie, tutaj jeszcze była ściana, czyli tutaj pewnie jakaś mega łazienka miała być. Ja ci powiem, że tutaj po prostu był właściciel, który ostatnio mieszkał, widać, że robił zrobione, tak, przerabiał ten budynek, bo nawet jak wyszedłem na dwór, to było widać, że sobie zrobił z cegły taki mały balkon. I tutaj też są domurowane przejście, jest domurowane. No i ocieplenia w oknie. No nie wiem, jakieś dziwne to jest. Ale to ocieplenie w oknach, to niekoniecznie oni musieli sadzać. Ty, ale zobaczcie, jaka tu jest klatka schodowa. Zobacz. Jest z jednej strony przejście. A piwnica jaka jest ogromna. Ale jeszcze są piwnice. Świata, co? Zobacz, jak fajnie wygląda. Jeszcze dwie strony są w zejściu do piwnic. Ale ta piwnica na sam koniec obawia pana, nie? A tu jakieś są kartki, zobacz, co to jest? To jest rosyjski. Znaczki rosyjskie. Ale ta teoria się potwierdza z tym, że taka miejska historia opowiada o tym, że dziad chciał upłynąć pieniądze, które zainwestował w tak jak to sam nazwał dług. I przez pewien czas mieszkał pewien rosyjski obywatel w tym domu, który zapłacił mu zaliczkę. No i na zapłaceniu się zaliczki skończyło, także musieli go odwiedzić smutni łysi panowie i generalnie poprosić o opuszczenie do tego domu. Ale dom dalej został w rodzinie Niewiadomskich. Podejrzewamy, że do tej pory, bo mamy 2018 rok, a dalej jest tabliczka na sprzedaż. Jeszcze a propos właśnie tego Rosjanina, który tutaj podobno mieszkał, że gdzieś tutaj jest wywieszona tabliczka na sprzedaż i jak się zadzwoni na ten numer, to po rosyjsku, znaczy takim łamaną polszczyzną, człowiek mówi, że dom jest na sprzedaż za ile? 300 tysięcy dolarów? Oj, nie pamiętam, ale coś koło tego. No, za jakąś w ogóle taką dużą kwotę, ale aczkolwiek biorąc pod uwagę lokalizację, to wcale nie jest ona wielka. Wiesz co ja sobie jeszcze myślę? Zobacz na te wszystkie pokoje, jak one są wykonane. W każdym pokoju jest łazienka i... Jakoś dziwnie. Wiesz, przydałby się ten plan, co mieliśmy na początku, bo on był jakby po kwadracie i zobacz, w rogach budynku są łazienki. Ale wiesz, o co mi chodzi? Tu mógł być burdel. Albo miał być. Planowany. Rusek mógł zrobić. Bo nawet zobacz, że to wszystko tutaj, to jest nowe. W sumie możesz mieć rację, bo pierwsze plany to były jako mega willa oczywiście dla właściciela, który wymarzył kilkanaście pokoi. Ale z racji, że Rosjanie chciał przejść ten budynek i... Przypomina mi się ten klub Gogo, który odwiedziliśmy parę miesięcy temu i rzeczywiście w każdym pokoju była łazienka. To wszystko jest nowe, widać, że jest przerabiane. No, coś może być na rzecz. Tutaj byliśmy? Nie, zobacz, tu są jeszcze jakieś łóżko. Rama od łóżka. Popatrz, Mazowia. Naturalna tylko wełna. 97 rok, kalendarz taki. Nawet wyposażenie takie stare, zobacz te lampki tam takie co leżą. Zobaczcie, na pewno kojarzycie te takie lampki. Są biureczne. I ten, i szafki. To już robimy kółko. Konrad poszedł na górę, tak, nie? No to trzeba do Konrada iść. To chodźmy na górę, no. Powiem wam, że to jest bardzo dziwne, bo to jest symetrycznie tak zrobione, że po tej stronie jest łazienka, jak widzicie. Tak samo jak po tamtej stronie była. Identyczny rozkład pokoi. I tak samo jest z tamtej strony, tak samo z tej. Zamurowano tutaj wejście. Tutaj wywalono dziurę. A tutaj już w późniejszych czasów zapewne albo ktoś sobie wyciągnął kable dla pieniążków, albo to też jest element pracy, który się wtedy działo. Kartki z rosyjskimi znaczkami po rosyjsku. Więc osoba, która tutaj chciała zamieszkać, była albo pochodzenia rosyjskiego, albo pasjonowała się tym krajem, ale bardziej to pierwszy. Zobaczcie, wchodzę po schodach, które tutaj po środku była albo balustrada, albo po prostu to było przedzielone. Jak widzicie. No, schody na pewno wcześniej były. Co to jest? Afgański ruch oporu wybrał prezydenta. Nowy dziennik. Nekrologii. Nowy dziennik. 1989.
No tu mamy gazetę z 89, Solidarność, rok 2, 8 września 1989, cena 220 zł, szukanie wyjścia, War Never Again. Zobaczcie, tutaj leży taka skrzynia i podobną skrzynię znaleźliśmy kiedyś na samym początku naszego kanału w byłej ambasadzie radzieckiej, rosyjskiej, przepraszam. I na niej było napisana właśnie adres na wieku, tylko tutaj nie ma tego wieka, był właśnie adres ambasady. O, dzień dobry. Baba, to przeczytaj, ja idę dalej. Kolejny pokój i wszystko jest właśnie zrobione w takim charakterze właśnie tych zdobień, takich różyczek jakby. Skąd się wzięło to, że niby dziad był tym całym szefem mafii wołomińskiej? Prawda była taka, z tego co my żeśmy przeczytali, że mafia wołomińska została tak nazwana przez policję. Ona nie była scentralizowana, nie miała jednego szefa, a po prostu dziad był jednym z najbogatszych człowieków w tej mafii, bo tak naprawdę to była prawdopodobnie, chyba powinniśmy to nazywać grupą przestępczą zorganizowaną. On był najbogatszy, dlatego wiele rzeczy jemu przypisywali. I co jeszcze najciekawsze, że dorobił się na przemycie spirytusu. Handlował, on w ogóle był z Pragi. Potem się przeprowadził właśnie w okolice Wołomina, bodajże do Ząbek. I dużo ludzi mówi, że się dorobił na handlu węglem, pyzami i spirytusem. Ale skąd się wziął ten węgiel i te pyzy? Po prostu chodząc po stadionie, czy chodząc po bazarze Różyckiego, nie mógł krzyczeć, że sprzedaje spirytus, bo by go zaraz zawinęli. To krzyczał, że sprzedaje gorące pyzy i każdy wiedział, że tutaj chodzi o nielegalny spirytus. Sam mówisz, że zrobił 4 miliony dolarów na przemycie spirytusu, a podobno zarobił około 20 na samym przemycie. A to wszystko w dolarach jeszcze, więc pamiętajcie, że to nie chodzi o złotówki. Jeszcze była inna wartość pieniądza te 20 parę lat temu. Więc wtedy dolar naprawdę się liczył, dlatego no, człowiek naprawdę bogaty, sądzę, że nie miał. To nie była jego jedyna willa. No, szczególnie, że chłopak pochodzący z grubej biedy, który... Zaraz będzie, że go gloryfikuje, ale jakby nie patrzy się, trochę się dorobił. Też nie możemy zapominać o tym, że dziad miał też braci. Jednym z nich był na przykład Wariat, człowiek, który no, jego pseudonim mówi, jakim człowiekiem był. Po prostu był straszny i też dlatego dziad strasznie nie lubił, jak mylono go z jego bratem, bo też przybito mu wiele zasług swojego brata. No i to on tak naprawdę broił, a... No, znaczy też go nie chce wybielać, żeby no, nie oczywiście, było. Oczywiście, że tak, ale... no, jakby nie było. No. A jakby nie było, chodźmy zobaczyć coś, co jest dalej. No i teraz przyszedł czas wybrać się w podziemia. To w ogóle się zalewa chyba, wiesz? Bo zobaczcie, że są zrobione takie przejścia. Chodź, zobacz tutaj. Ty, to był warsztat. Zobaczcie, łańcuchy jakieś są. Lampy. Karty do gry. Może narkotyki gdzieś jeszcze jakieś są pochowane. Bezpieczniki. Mała spiżarka. Coś jeszcze zostało. Niestety puste słoiki, bez niczego. Ciuchy. No, Kuba nie wraca, że to jest zalewane, bo jest... Chodzimy po błocie. Tam byłeś? To się tak, chyba się tam wali grzybem, nie polecam. Raczej tam nie. Nie ma co iść. A tu? Jakaś sala dochodzenia wielka. Dziwnie to wygląda, jak jakieś takie pokoje do rozrywki na przykład są robione. To mogło być coś takiego, ale gdyż tu się paliło wszystko, tu jest taka ławka obrazowa. Idę do chłopaków. Też musimy wam powiedzieć, że dzisiaj jest około 35 stopni, jak to kręcimy, dlatego poce się jak świnia. No właśnie tu się z przyjemnością chodzi, bo tu jest jeszcze tak około 20, tylko zrobisz ten jeden krok i od razu na wulkan stajesz. No. I tutaj masz wyjazd normalnie z garażu. Skrzynka na narzędzia. Stary, ale zobacz ile to czasu musi leżeć. Zobacz w jakim stanie te gwoździe są.
Czy to się w rękach rozpada? No, ta sama skrzynka, zobacz, jest tak zardzewiała. Ale wiesz, czemu ona jest tak zardzewiała? Bo leży w wodzie pewnie przez większość roku. Zresztą jak, jak tu jest ten podjazd, to pewnie tym podjazdem cała woda wlewa. No, no przecież widać, że tam jest, masz jeszcze taką zieloną linię od wody. I tutaj kończy się nasza przygoda po willi jednego z bossów mafii. Jedna z barwniejszych postaci lat 90. Tak jak lata 90. były barwnym okresem. Jeżeli wam się podobało to, co robimy, to subskrybujcie nasz kanał, zobaczcie nasze ostatnie filmy, dajcie łapkę w górę i pamiętajcie o Instagramie, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Cześć!